że coś wam powiem. Co to jest otwartość? Bo tego domagają się Żydzi od Jezusa. Mówią, powiedz nam otwarcie, jeśli jesteś Mesjaszem. I on mówi, a oni podchodzą do tematu jak do żartu. Bo ich wyobrażenie Mesjasza jest jakieś takie niewyraźne. Tylko dzięki wierze człowiek jest w stanie rozpoznać w Jezusie Syna Bożego. Jezus rzekł, powiedziałem, a nie wierzycie. I mówi to otwarcie, czyli z pełną szczerością i powagą. Wiele takich sytuacji przeżyliśmy, kiedy ktoś poważnie mówi o swoim życiu, a my poddajemy jego opowieść w wątpliwość. Wczoraj próbowaliśmy na parafii otwarcie spędzić czas z parafianami podczas wspólnego grillowania. Przyszli ci, co są cały czas pod ręką przy kościele. Reszta wysłuchała zaproszenia i potraktowała je być może jako żart, bo kto widział majówkę na plebanii? Chyba tylko w serialu Rancho. I nie chcieli przekonać się na sobie, że można żyć inaczej. Czyż tak samo nie podchodzi się do tematu wiary? Uznajemy, że zbawieni będą tylko ci, co mają silną wolę i są zdeterminowani, a reszta jak się uda? Bóg chce, żeby wszyscy uwierzyli i zostali zbawieni. Prawdziwa mądrość polega na zaufaniu Panu Bogu. Słowa są słowami i czasem mówimy niestworzone rzeczy. Ale dzieła? One mówią same za siebie. To nie jest iluzja. Do wiary potrzebujemy partnera. Papież Benedykt XVI powiedział, prawdziwy sens życia człowieka nie polega na tym, że żyje się tylko dla siebie, ani tylko dzięki sobie. Życie jest relacją. Życie jest prawdziwe, jeśli pozostajemy w relacji z tym, który nie umiera. Wtedy żyjemy. Zobaczmy, że Jezus przechadzając się w portyku Salomona nie unika ludzi, ale wręcz wchodzi im w drogę. Staje naprzeciw, by nastąpiło spotkanie. Przemawia, woła, mówi prawdę. I wspomina, że owce znają jego głos. A znając głos, idą za nim. Jezus pozostaje pewną zagadką dla jemu współczesnych i dla nas. Każdy by chciał jasnej odpowiedzi na wątpliwości. Krótkiej i rzeczowej, tak lub nie, na pewne działania. Jednak nie jest to styl nauczania Jezusa. On wskazuje drogę, ale ruszenie w nią jest zależne od nas. Możemy przespać to spotkanie, nie wzbić się wyżej niż nasze wyobrażenie i oczekiwania. Możemy przegapić moment, kiedy należy wykazać się wiarą w obliczu nadzwyczajnych czynów Jezusa. Tak samo możemy postąpić względem drugiego człowieka. Życie w jedności z innymi jest trudne, ale jest bardzo praktyczne. Może niektórzy z tych, którzy są obok nas, są obojętni na nasze życie, ale stanowią jego część. Nigdy nie wiemy, co może stać się jutro i czy los nie pokieruje nas właśnie, by u nich szukać wsparcia. Jezus wiedział, że tylko jedność buduje. I dlatego tak pięknie mówił o tej jedności z Ojcem, stawiając ją nam za przykład. Harmonia ich życia przenoszona była na konkretne dzieła Jezusa. Oni pokazywali, że można budować relacje bez sporów i niedomówień. Tym jest otwartość. To budowanie mostów łączących i jednoczących ludzkie umysły i serca. Czasem taki niepozorny grill z ludźmi na co dzień, obcymi, sprawia, że coś zaczyna nam w głowie świtać i okazuje się, że bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Bo iść za Jezusem to nic innego, jak budować miłość wzajemną na wzór tej miłości, jaka łączyła i łączy Jezusa ze swoim Ojcem. Z Panem Bogiem.